Chyba nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo nośniki SSD usprawniają działanie komputera w stosunku do klasycznych dysków HDD. Dyski talerzowe jednak wciąż trzymają się mocno w urządzeniach NAS i nie dzieje się tak bez powodu. Chodzi oczywiście o rewelacyjny stosunek ceny do pojemności. Aspekt, w którym przecież wciąż taniejące SSD są jednak nadal daleko za HDD. SSD oznacza jednak wydajność, więc nie trzeba było długo czekać na nośniki SSD dedykowane rozwiązaniom NAS. Czego najlepszym przykładem jest Seagate SSD Ironwolf 110. Jak na razie przedstawiono 5 modeli o pojemnościach od 240 GB do 3,8 TB. Dodajmy, że chodzi o nośniki SSD 2,5 cala wyposażone w interfejs SATA. Aktualnie cena najmniej pojemnego modelu wynosi około 380 zł, a najbardziej pojemnego ponad 4000 zł. Klikając w link poniżej, znajdziecie nie tylko wszystkie podstawowe informacje dotyczące tych SSD, ale również sprawdzicie aktualne ceny wszystkich modeli. Pomijając kwestię wydajności i szybszego dostępu do danych, jakie jeszcze korzyści odniesiemy po zastosowaniu SSD w NAS? Oczywiście między innymi zmniejszymy pobór energii oraz będziemy mieli mniej problemu z odprowadzaniem ciepła. Oprócz zastosowania samych SSD w urządzeniach NAS, czyli tzw. rozwiązań all-flash, można również stosować rozwiązania hybrydowe, a SSD wykorzystać jako pamięć podręczną. Wszystkie nośniki Seagate SSD Ironwolf 110 są oparte na pamięciach 3D TLC, obsługują technologię Health Management i są objęte 5-letnią gwarancją. Warto też wspomnieć o 2-letnim programie Rescue, czyli usłudze odzyskiwania danych. Niezaprzeczalnym plusem jest łatwe wdrożenie. Nie są to potrzebne nowe urządzenia NAS specjalnie dostosowane do SSD, a wystarczy użyć tych już istniejących. Warto jednak upewnić się co do 100% zgodności. Listę oficjalnie wspieranych urządzeń NAS znajdziemy na stronie producenta. Znajdują się na niej produkty takich firm jak Asus Store, QNAP, QSAN, Synology i Tecnus. Seagate Ironwolf 110 SSD są nośnikami klasy korporacyjnej i wyposażone są w liczne technologie, by sprostać wymaganiom użytkowników NAS. Zastosowano tu m.in. bezstratną redukcję przesyłanych danych Seagate DuraWrite, dzięki której pojemność rezerwowych bloków pamięci jest dynamicznie przydzielana, by zapewnić jak największy przyrost wydajności, a równocześnie wydłużyć cykl życia nośnika przez zmniejszenie ilości zapisywanych danych. Nie mogło tu zabraknąć również technologii Agile Array, która optymalizuje działanie nośników w matrycach RAID, czy też usprawnia proces streamingu wideo. Nie zapomniano o technologii chroniącej dane przed nagłym znikiem zasilania, czyli Power Loss Data Protection. Oczywiście oprócz wydajności samych nośników zastosowanych w urządzeniu NAS, dochodzi jeszcze kwestia przepustowości łącza internetowego. Można się zastanawiać, czy NAS z nośnikami SSD przyniesie nam znaczące korzyści na gigabitowym łączu. Nie ulega wątpliwości, że pełny potencjał takiego rozwiązania uzyskamy na łączu 10-gigabitowym. Ale nośniki SSD to przede wszystkim gigantyczny przyrost szybkości w dostępie i odczycie małych plików, czego efekty zobaczymy nawet na gigabitowym łączu. Dość powiedzieć, że wyniki losowych odczytów i zapisów na NASie z dyskami SSD są 10-krotnie szybsze niż w przypadku zastosowania dysków magnetycznych. Korzyść w zastosowaniu SSD w systemach NAS z pewnością docenią nie tylko przedsiębiorstwa, ale i twórcy, tacy jak filmowcy czy fotografowie, którzy magazynują i przenoszą ogromne ilości danych. Po więcej informacji na temat NAS-ów i SSD zapraszamy na łamy benchmark.pl.